Cześć kochani, witam was gorąco na moim kanale vlogowym. Zapraszam was na nowego vloga. Mój dzień dzisiaj zaczął się super. Miałam tak dobry humor do momentu, aż nie czekała mnie rozmowa na infolinii. Ale od początku byłam dzisiaj rano na spacerze, 7 rano, spacer na Pogorie, z powrotem prysznic, umyłam sobie włosy, cała się wypielęgnowałam, pokremowałam, usiadłam do komputera, żeby zrobić płatności. No i zdenerwowałam się, bo przyszła mi faktura za internet z Playa, z którego zrezygnowałam w czerwcu. Na infolinii dzwoniłam z panem, dostałam maila z informacją, że zrezygnowałam. Nagle przychodzi mi faktura za kolejny miesiąc, żeby zapłacić za internet. Ogólnie sprawa jest w toku, będę musiała odsłuchiwać swoją rozmowę z czerwca, bo jestem na 99% pewna, że chciałam zrezygnować z całej oferty i to powiedziałam panu konsultantowi, a on po prostu zaznaczył złe opcje. No i zrezygnował nie z całej oferty, a tylko tam z jakiejś części tej oferty. No i płacić mam taką samą kwotę, jak płaciłam wcześniej, mając pełną ofertę. Dobra, mniejsza. Mam nadzieję, że ten dzień mi się i tak poprawi. Mam dzisiaj trochę taki dzień piękności, trochę dzień dla siebie, bo mam dzisiaj wizytę na nowych pazurkach, robię dzisiaj laminację brwi, idę dzisiaj na trening, więc mam przyjemny dzień, mam nadzieję serio, że to nie poprawi humor. No, ale zaczynamy od tego, że muszę się pomalować. Tak jak mówię, włosy mam jeszcze wilgotne, bo je przed chwilką myłam. Zwykle tak robię, że tak trochę je dosuszam, chodząc po prostu w rozpuszczonych, wilgotnych, a jak już są takie, wiecie, lekko wilgotne, to sobie na szczotce je modeluję i doprowadzam do porządku. Ale najpierw makijaż. Maluję się i w międzyczasie sobie patrzę na telefon, bo powiedziałam wam na Insta Stories na Instagramie, Instagram Klatex, o tej akcji z tym Playem i wrzuciłam wam okienko, żebyście pisały swoje jakieś takie doświadczenia, historie z tego typu firmami, gdzie nie mogłyście się dogadać, tak wiecie, w ramach pocieszenia, żebym wiedziała, że nie jestem sama. I te historie, które niektóre mi opisujecie, co wam się przydarzyło, o różnych firmach, UPC, HBO, z Netflixem miałyście jakiś problem z płatnościami, z Orange, z Playem tak samo masa osób napisała, no po prostu porażka. Jedna nawet dziewczyna pisała mi historię, że jej chłopak dostał po jakimś czasie 300 zł rachunek na maila, płatności za program do robienia CV, no bo gdzieś tam przez przypadek kliknął akurat tu gdzieś tam bez swojej winy, no i przychodził mu rachunek za jakąś subskrypcję na robienie CV w programie. Masakra. Oczywiście wszystkie produkty, które używam do makijażu, podlinkuję wam pod filmem. Są dostępne w drogerii flowy.pl, także możecie wpadać. Teraz akurat używam pudru High Rise Paese. Bardzo lubię ten puder. On fajnie matuje skórę, utrwala makijaż, a nie jest jakiś taki ciężki. Makijaż gotowy. Teraz muszę sobie podsuszyć włosy, wymodelować je. No i czeka mnie ogólnie ogarnienie prania. Robiłam swoje pranie na wieczór. Mam całą suszarkę pełną, więc muszę trochę poprasować. Mam dzisiaj taki właśnie domowy dzień, ale ja lubię takie dni. Tak coś innego. Nie, że codziennie w biurze, tylko wiecie, tak ciut coś innego. Ogarnięte, więc teraz czas na jedzonko. Oczywiście Fit Appetit Wawa, catering, makaron z łososiem, krewetkami i pomidorkiem. Lecę wcinać. Zjadłam, przebrałam się w strój do wyjścia, koszulka z mojej marki, z Wowką. Jeśli jeszcze jej nie macie, koniecznie wpadajcie na sklep i zamawiajcie, bo to jest totalny klasyk. Jakieś takie fajne, małe detale. Ja serio tę koszulkę uwielbiam i jest tak dobrej jakości, że noszę ją minimum raz w tygodniu od mniej więcej półtorej roku i jest ciągle w idealnym stanie. Nic się nie przekręca, bawełna jest idealna, nie kulkuje się, wygląda jak nowa. Także serio zapraszam was na Wowkę. Ja teraz pakuję sobie torbę na siłowni, bo wieczorem mam trening i już nie będę wracała do domu. No a po spakowaniu torby jadę do firmy. Muszę jechać, ogarnąć tam jakieś sprawy
z Flow, z drogerią, z Wowką. Takie po prostu firmowe, biurowe tematy. No a potem pazurki nowe i potem laminacja, także a po tym wszystkim trening. No, także będzie się dzisiaj działo. Kurde, jak na dworze jest gorąco. Ja chyba wam się jeszcze tu nie pochwaliłam, ale mam od kilku dni w mieszkaniu klimę założoną. Byli panowie kilka dni temu, założyli nam klimatyzację. Nie sądziliśmy się, że uda się jeszcze w tym roku, bo zorientowaliśmy się, że potrzebujemy klimatyzacji w te wielkie upały. No i wiedziałam, jakie są terminy tych wszystkich firm z klimatyzacją, że przez to, że nagle jest tak gorąco, to każdy chce mieć klimę. Ale udało się, mamy klimatyzację i ja dzisiaj od rana siedzę w mieszkaniu i nie wiedziałam, że jest tak gorąco. Widzicie, jak ja się ubrałam? Ja ubrałam dresy, całe szczęście, że takie cienkie. Bo wyszłam teraz na dwór, a ja powinnam mieć teraz buteczkę na ramionczkach i spodenki ledwo co za majtki. Klima fajna sprawa, ale no w mieszkaniu mam tak chłodno, że no nie wydawało mi się, że jest na dworze taki gorąc. Teraz patrzę do samochodu, a samochód pokazuje mi, że jest 35 stopni. Wyszłam do biura, no już wyszłam, wszystko pozałatwiane, co miałam pozałatwiać. No i jestem już w drodze do Essence. Zaczynam od właśnie paznokci, na 17.30 mam pazurki, a później po paznokciach mam laminację brwi i laminację brwi, serio, już nie mogę się doczekać. Paznokcie robię krótkie, prosiłam was na Instastory, żebyście mi pozaznaczały kilka inspiracji moich, które lepsze pozaznaczałyście, także już mniej więcej wiem, co zrobię. Po laminacji teraz możecie zobaczyć bardziej w świetle dziennym, jak te brwi się prezentują. Zawsze wam o tym mówię, że pierwszy dzień po laminacji one są dużo ciemniejsze, po jednym myciu twarzy, po chyba 8 godzinach można zmyć brwi i wtedy już ten efekt jest o wiele delikatniejszy, ale jestem bardzo zadowolona. Paznokcie zrobiłam takie, słuchajcie, krótkie, różowe paróweczki, ale fajny kolor, no nie? Widziałaś czy nie? Widziałam. Ładne, ładne, ładne. To jak Wiktorii dzisiaj bluzka. Patrzcie, się tak. No, a właśnie, podjechałam po Wikę, bo razem idziemy na trening do Gosi, podjechałyśmy już na miejsce, także biegniemy ćwiczyć. Gotowa? No gotowa, nie chcę mi się trochę, ale trzeba. Wiktorii się trochę nie chciało, no, mówi, no chciało. Nie chcę ci tutaj iść. A potem napisała chwilę przed, dobra, jednak idę z tobą, podjedź po mnie. Zdecydowałam się jednak. Dobrze, 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 dobrze. Lecimy. Czy jak jesteśmy we dwójkę z Gosią same, czy jak ćwiczy z nami Wika, bo często ją zabieram ze mną na trening, to po prostu jak ćwiczymy jeszcze po 20, po 21, jak mam tak późno trening, to mamy taką głupawkę w trójkę, że śmiejemy się dosłownie ze wszystkiego, serio, ze wszystkiego. Co by się nie działo, to po prostu nas to śmieszy i mamy taką bekę. No. Także nie dość, że jestem zmęczona po treningu, to widzę, że w ogóle wyglądam tak, jak wyglądam, bo leciały mi trochę łzy, bo jakby ziewałam bardzo na laminacji. No i leciały mi ciągle łzy. I rozmazałam z całym makijażem, jaki tu wycieramy podkład. Jestem zmęczona, jestem uśmiana, bo mnie szczęka normalnie od śmiechu po treningu. Ale to fajnie, to dobrze, będę teraz zmęczona i szybciej usnę. I wstałam rano na maksa wypoczęta. Nie dziwcie się, że za mną jest tak wszystko porozstawione, poustawione na kanapie. Po prostu przygotowałam rumbie miejsce do sprzątania i wzięłam z podłogi wszystkie obrazy, które tam stoją, żeby ich nie poniszczyła, obijając się o ścianę. No, ale naprawdę na maksa się wyspałam, padłam moment, usnęłam w sekundę i spałam
do 8 mniej więcej. Normalnie wstaję przed 7. Dzisiaj po 8 się obudziłam, także naprawdę jestem na maksa wyspana. Dzisiaj mamy gorący dzień. Dzięki klimie w mieszkaniu tego znowu w ogóle nie odczuwam, ale już dzisiaj nie jestem głupia. Ubrałam się totalnie na letniaka. Ubrania są w ogóle z zeszłych sezonów, sprzed roku czy przed dwóch, także nawet wam nie mówię skąd, bo na pewno ich już nie dowiecie. No, ale ja teraz zbieram się do firmy. Biegnę pracować, pakować paczki, wowko, Flowy. Jeśli jeszcze nie zamawialiście nic z Flowy albo macie może jakieś końcówki produktów, to zapraszamy was gorąco na drogerię. Pamiętajcie, że mamy na Flowy coś takiego, że jeśli zamówicie paczkę do godziny 18, to przychodzi do was już na drugi dzień roboczy. Już kolejnego dnia roboczego macie ją w domku. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam was na wowko, na Flowy i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!